Literatura ze środka Europy, podcast o książkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski, zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z literaturą środkowo -europejską. Dzisiaj mam dla Państwa czeską książkę, książkę Marka Schindelki zatytułowaną Zmęczenie materiału. Książka ukazała się w grudniu 2023 roku w Polsce a w Czechach ukazała się w roku 2016 i zdobyła Magnezję Literę jako chyba najlepsza proza. Wydaje mi się, że to była Magnezja Litera za prozę. Polski przekład ukazał się dzięki pracy pani Doroty Dobrew, a został wydany przez wydawnictwo Afera. Słyszałem o tej książce wcześniej już, że to jest... Książka mocno poruszająca, i że to jest książka mówiąca o uchodźcach w naszej części Europy, i muszę potwierdzić obie te rzeczy: jest to książka o uchodźcach, w rzeczy samej jest to książka bardzo poruszająca. Do tego powiedziałbym, że jest dobrze napisana. No i w tym kontekście niespecjalnie dziwi mnie nagroda. Natomiast no, realnie nie można też powiedzieć, czy tematyka, która jest tutaj przedstawiona przez Marka Szindelkę, nie jest taką tematyką, która wokół której trudno przejść obojętnie. I być może tak było też z jurorami w tamtym konkursie nie wiem. Zmęczenie materiału to jest niewielka powieść, 200 stron. Bardzo kameralna powieść, dwóch bohaterów. Opisuje historię dwóch chłopców, braci, którzy z ogarniętej wojną Syrii decydują się wyjechać i uciec do świata marzeń, czyli do Europy. Kiedy ich poznajemy, oni są już rozdzieleni. W trakcie tego przemytu oni się jakoś zostali rozdzieleni, i później już ich losy biegną zupełnie odrębnymi torami. Rzecz jest bardzo poruszająca, chyba głównie przez tematykę, ale także zastosowane bardzo niewiele środków stylistycznych. W tej książce praktycznie nie ma dialogów. Oczywiście jakieś się pojedyncze pojawiają, głównie w odniesieniu do tego, co działo się w przeszłości to są jakieś retrospekcje. Natomiast przez całą książkę, przy użyciu bardzo oszczędnych zdań, widzimy zmagania się tych dwóch chłopaków, nastolatków zmagania o przeżycie. Jeden z nich podróżuje zimą przez no właśnie nie wiemy, jaką część Europy. Mają taką umowę, że jeżeli się rozdzielą jakoś, to się tak stanie to mają się spotkać w jakimś mieście na północy Europy. Znają to miasto, nie wiemy o które miasto chodzi. Natomiast są to ludzie, którzy od któregoś momentu są pozbawieni wszystkiego pieniędzy, kontaktu, tożsamości próbują jakoś przez tę Europę przejechać przynajmniej jeden z nich i ten obraz Europy który się tutaj pojawia jest no, bardzo interesujący I ja miałem wrażenie że rzadko się z takim spotykałem dlatego że kiedy my patrzymy na świat dookoła to patrzymy na świat w którym widzimy ludzi i staramy się dostrzec tych ludzi i wejść z nimi w interakcję. A tutaj mamy świat, w którym drugi człowiek jest zagrożeniem potencjalnym. To też raczej stara się ich unikać. Taki uchodźca wie, że jeżeli go ktoś spotka, no to jest zdany na jego łaskę. I rzeczywiście stara się unikać ludzi. I to jest takie paradoksalne, bo jednocześnie czuje, że słabnie. Czuje, że jest mu zimno, czuje, że zamarza, jest głodny. Spada mu cukier, on to potrafi rozpoznać, bo kiedyś biegał. Wie, że jest na granicy przeżycia, a jednocześnie nie może wejść w jakąś interakcję z kimś innym. Natomiast ta Europa to jest Europa bezludzka, Europa nieludzka, Europa automatów. Maszyn, śmieci, fabryk, torów, kolei, wypadków, odpadków, zimna. Tak wygląda Europa tutaj. I rzeczywiście mam wrażenie, że to jest Europa, o której wiemy, ale której nigdy nie doświadczamy, bo nigdy nie podróżujemy na jakimś wagonie pomiędzy nieznanymi nam. Destynacjami typowo przemysłowymi, z jakiejś huty do jakiejś fabryki, gdzie jedzie jakaś stal. To jest świat, o którym słyszeliśmy, świat, który może kojarzymy, ale nie taki świat, który jest naszym światem. A tymczasem ten właśnie nieludzki świat jest światem jednego z tych bohaterów. Dla mnie szczególnie były poruszające te wątki. Zmagania się z samym sobą, zmagania się z okolicznościami, z tym, że jest chata, która jest niezamieszkała, i chcemy do niej jakoś wejść, i nie ma jak. Ma ten główny bohater jedną grafkę, ona mu się gdzieś gubi, ma nóż, ten nóż pęka. I uświadamiamy sobie, jak bardzo jednak. Jesteśmy przyzwyczajeni do życia w takim dobrobycie i do niezastanawiania się nad rzeczami oczywistymi. Co zjem, czym otworzę, w co się ubiorę, czy będzie mi ciepło. Tu widzimy sytuację, w której wszystkie te bardzo podstawowe w sumie historie są niedostępne. Nie mamy jak wejść, nie mamy jak zjeść, nie mamy jak otworzyć, nie mamy w co się ubrać. Mamy pięć zapałek, nie wiemy gdzie jesteśmy, nic nie wiemy, nic nie możemy. Nie jesteśmy w stanie nawet wybić jakichś starych drzwi, bo wszystko jest poprzymarzane, my nie mamy siły, nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Oczywiście, jakoś to zrobimy. Jednocześnie mamy poczucie bycia ściganym, gonionym. Jeżeli ktoś nas spostrzeże, to prawdopodobnie można spodziewać że, że zawiadomi policję. Tak też się tutaj dzieje. I jest to świat zupełnie inny. Dla mnie najciekawszą chyba sceną w tej książce jest wizyta w fabryce, kiedy jeden z bohaterów trafia całkowicie przez przypadek do fabryki, takiej fabryki, która robi samochody. Wielkiej, zautomatyzowanej fabryki, pełnej robotów, i trafia, wchodzi na taką halę, no i jest świadkiem cudu narodzin samochodu. I niesamowite było dla mnie to, kiedy uświadomiłem sobie, że jako jedyna żywa istota w tej książce jest pokazana fabryka i robotnik, który tę fabrykę obsługuje, ale który staje się trochę robotem. To jest taka bardzo ciekawa konstrukcja, jak ten robotnik właśnie myśli o tym, jak jego ręka wykonuje pewne ruchy i oddaje się tej fabryce. No i to jest wielce znaczące, że fabryka jest bardziej ludzka od Europejczyków. Znaczy, trudno powiedzieć, czy ludzka fabryka jest bardziej żywa od Europejczyków. Nie uświadamiałem sobie do tej pory, w jaki sposób ci ludzie, uchodźcy są do Europy transportowani. To jest tutaj też pokazane. Sposób przemycania tych ludzi, ukrywania ich w schowkach, brutalność przemytników, brutalność ludzi, którzy później ich po drugiej stronie granicy odbierają. Znajdą tu państwo też bardzo wstrząsające opisy życia w obozach dla uchodźców jeszcze na terenie Turcji, to nie także tylko w Syrii, jeszcze na terenie Turcji. Sceny wykorzystywania Handlu organami, później w Europie sceny przemocy, takiej głupiej, bezsensownej przemocy ze strony jakichś dzieciaków, które bawią się w nazistów. No, jest ta książka rzeczywiście wyzwaniem, żeby się z nią zmierzyć. Jak wspomniałem, jest bardzo oszczędnie napisana i. Poprzez te krótkie zdania ma też taki, powiedziałbym, swoisty rytm rytm krótkiego oddechu, który łapiemy wtedy, kiedy jest zimno, kiedy nie jesteśmy w stanie tak pełną piersią oddychać, bo te mięśnie się blokują, kiedy nas przytyka. To jest właśnie sytuacja tego głównego bohatera. Nie bardzo chcę Państwu tę książkę spoilować. Powiedziałbym, że to jest książka, którą powinno się przeczytać, po to, żeby uświadamiać sobie pewne zjawisko. Oczywiście można mówić, że jest to fikcja literacka. Do pewnego stopnia tak. Ale mam wrażenie, że te rzeczy, które są tutaj pokazane, gdzieś się rozegrały. Że fikcją literacką jest może zestawienie ich w takiej formie. Natomiast niestety nie mam złudzeń, że tak ta historia mogła się potoczyć, że to jest świat, w którym żyjemy i ten kryzys uchodźczy, którego doświadczaliśmy w Polsce, chociażby, sprokurowany przez kogoś innego, ale jednak kryzys, w którym bronią, w którym walutą byli. Ludzie, którzy zostali wmanipulowani pomiędzy dwie strony. I w tym kontekście ta książka też daje pewien pogląd na to, jak można się czuć, kiedy się nie rozumie, kiedy się nie wie, kiedy się ma dobre intencje. No i bardzo się cieszę, że ta książka się w języku polskim ukazała. Mam wrażenie, że ona gdzieś będzie jakąś. Jakimś materiałem uzupełniającym trochę do filmu Agnieszki Holland. Ale to jest książka wcześniejsza, trochę inaczej zbudowana. Ja filmu Agnieszki Holland nie oglądałem. Szczerze powiem, nie odważyłem się. Natomiast przeczytanie tej książki już mnie poruszyło. Więc nie mam zamiaru filmu oglądać, bo wydaje mi się, że niestety no, nie jest on na moje. Możliwości chyba takie emocjonalne. Tutaj jest trochę inaczej, bo trudno utożsamiać się tutaj z jednym państwem. Raczej utożsamiać się tutaj zdecydowanie z bohaterem przeciwko systemowi i takiej bezduszności, która tu jest pokazana. I tak bym powiedział: no Warto tę książkę przeczytać. Powiedziałbym nawet, że trzeba ją przeczytać. Jeżeli macie Państwo ją pod ręką, to wydaje mi się, że trzeba ją przeczytać. No i też nie przez przypadek, akurat ten materiał będzie miał swoją premierę w niedzielę Wielkanocną, bo wydaje mi się, że to jest taki dobry moment, kiedy syci i szczęśliwi w większości będziemy gdzieś zajadać jajka i mówić o nowej nadziei, o narodzeniu nowego życia, wiosna cały wymiar też katolicki tych świąt. To wydaje mi się, że w tym kontekście książka Marka Schindelki powinna wybrzmieć, bo historia, która tam się rozgrywa, moim zdaniem rozgrywa się w okolicy świąt Bożego Narodzenia. Tam są takie wskazówki porzucone choinki, które ktoś pakował, staw, z którego ktoś wyławiał karpie, ale już zostawił, i on pomał zamarza, kompletna pustka wszędzie to mogą być święta, które no, nie są świętami dla wszystkich. Marek Schindlerka pojawił się niedawno, bodajże u Ani w kanale Znalezione Przeczytane. Ania wspominała o zbiorze opowiadań, chyba Mapa Anny on się nazywał. I mówiła, że widać, że autor potrafi pisać. Natomiast miała takie wrażenie, że to było takie opowiadania, które... Gdzieś przeciekają przez palce, i na końcu nic z tego nie zostaje, z wyjątkiem chyba jednego? No to tutaj tak nie miałem. Tu miałem wrażenie, że ta powieść zostanie na długo, niestety. Że to jest taki ogląd świata, który jak już raz tego doświadczymy i wczujemy się, to wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, która zmienia pogląd człowieka na pewne rzeczy. I zachęcam Państwa po prostu do lektury tej książki. Marek Szyndelka, zmęczenie materiału. Polecam bardzo. Polecając, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. W opisie znajdą Państwo linki do materiałów, o których wspominałem przy okazji rozmowy, a ja powrócę do Państwa wkrótce z materiałem o zupełnie innej książce. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.